Wszystko zależy od mocy, ale najważniejszy jest rozmiar. Bo jeżeli wybierałbym panele na kampera, wybierałbym panele na działkę, to mógłbym się skusić na panele używane, chociaż tak szczerze to nie ma to za wielkiego sensu, dlatego że wszyscy sprzedają powyżej złotówki, za 2 złote, za VAT są już panele nowe, to jakby spadajcie, po prostu. Okej, okay, super, super tanie, cienkie panele do grzania wody, jak najbardziej. No i teraz sprawa najważniejsza, czyli napięcie pracy. Do off-gridu najbardziej mi przynajmniej pasują panele, które mają około 30 V z panela. Dlaczego? 30 V to jest ładowanie baterii 24-voltowej, czyli no tam będzie 29,2, 29 aż do 30. Czyli jeżeli panel ma 32, 33 VMPP, czyli nie VOC, czyli obwodu otwartego, tylko VMPP, czyli mocy maksymalnej, to znaczy, że będzie pracował nawet w najgorszym przypadku, jakby nam zupełnie padła i powiedziała, że nas nie kocha nasza przetwornico, sterowniko, coś tam, tak? Po drugie, sprawność każdej przetwornicy jest wprost proporcjonalna, nie, w zasadzie trzeba to powiedzieć inaczej. Im mniejsza różnica pomiędzy wejściem na przetwornicę i wyjściem, tym większa jest jej sprawność. Czyli jeżeli wprowadzamy na przetwornicę 12,5 i chcemy z niej wyjść 12, to mamy sprawność 98%. Jeżeli wprowadzamy na nią 60 V i chcemy wyjść 12, to już mamy 96 albo i 95. Czyli tracimy kilka procent nie tylko mocy na przetwornicy, ale też tracimy jej żywotność i musimy ją dodatkowo chłodzić, więc dodatkowo mamy koszty. Dlatego są panele 340 W 30-voltowe i wydaje mi się, że jeden taki panel załatwia nam sprawę małego off-gridu działkowego. Kilka takich paneli, jeżeli mamy ciut większy magazyn, ale tak naprawdę na działkę, jeżeli mamy taki chiński inwerter za 900 zł i do niego dwa akumulatory setki, czyli mamy magazyn 2 kWh, to inwestowanie w zbyt dużą ilość paneli nie ma sensu, dlatego że 2 kWh to dwa takie panele po 340 W to jest 700 W w ciągu każdej godziny. W 3 godziny naładują nam nasz magazyn. Jeżeli to jest lato i my tą energię bez przerwy zużywamy, no to ma to ręce i nogi, że my siedzimy na tej działce, zużywamy, więc to nie będą 3 godziny, tylko to będzie troszeczkę więcej, ale jeżeli nie inwestujemy więcej w magazyn, to dwa takie panele załatwiają nam sprawę. Czy bawić się w dużo większe panele w momencie, kiedy planujemy on-grid? Każdy instalator będzie nas namawiał, żeby tak. No bo dla niego przykręcić 4 śrubki do, czy 6 śrubek do panelu, to jest ta sama robota, a w tej sytuacji rżnie od nas nie za ilość paneli, tylko wylicza nas za ilość kilowatów, co jest bydlactwem, dlatego że on nie instaluje kilowatów, on instaluje pojedyncze panele. W związku z tym, jeżeli ma panel 550 W, a ma panel 450 W, no to instaluje o 1 lub 2 mniej, a pieniędzy bierze tyle samo. Czy to jest w naszym interesie? No nie bardzo. Dlatego, że przy mniejszych panelach jest i większa odporność na grad, bo po prostu mniejsze naprężenia na mniejszej tafli powstają, i większa odporność na zalegający śnieg, na wiatr i tak dalej, i tak dalej. Mało tego. Oczywiście, i chcecie, to się kłóćcie. Oczywiście, że będzie mniej tego tak zwanego PID i LID, czyli uszkodzeń struktury wywoływanych światłem i uszkodzeń wywoływanych przeskakiwaniem z warstwy do warstwy cząsteczek. Im większy panel, tym będzie większa temperatura całości, im większa temperatura całości. No to tak naprawdę to jest ta rzecz, która nam uszkadza panel, więc ja jestem przeciw. Mniejsza sztywność pojawiających się tych wszystkich przy rozprężaniu się termicznym, kurczeniu się termicznym,
jeżeli to jest większe, to po prostu wiadomo, że jeżeli współczynnik jest ten sam, czyli na przykład rozszerzalność termiczna danego plastra, materiału, na którym są naklejone ogniwa, wynosi 1%, to ten 1% dla przekątnej metr to będzie 1 cm, tak? To jest przesadzone troszkę, ale już dla przekątnej 1,5 metra to będzie 1,5 cm. I o ile 1 cm na kleju na przykład łatwo jest znieść, no bo to wszystkie panele są klejone do aluminiowych ramek, o tyle już 1,5 cm spowoduje zerwanie warstwy kleju i dziękuję. Nie bardzo szybko. No i oczywiście nie spowoduje zerwania warstwy kleju. Co to znaczy? No bo ten klej jest rzeczywiście taki, że nic go nie ruszy. Że nastąpią mikropęknięcia w strukturze. No i już. I duże panele mamy tylko po to, żeby instalatorom było łatwiej. Czy warto płacić za PERG i za wszystkie inne bzdety? Po pierwsze, rzuć okiem na ResearchGate. PERG, czyli te warstwa od spodu odbijająca, oczywiście, że jest już policzona, już za nią zapłaciłeś. Bo jak kupujesz 450 W panel, to go kupujesz jako panel 450 W. On dlatego, że jest PERG, nie da ci żadnych więcej zysków niż panel 450 W bez PERG. Żadnych. To jest dokładnie to samo, dlatego że sprawność panela została policzona już wcześniej. I jeżeli to byłby panel o podniesionej przez PERG sprawności, to znaczy, że on bez tej warstwy byłby sprzedawany jako 430. Oczywiście nie jest, więc sprawność warstwy PERG jest pomijalna i tak naprawdę głównie służy to temu, żeby sprzedać komukolwiek swoje panele, jakoś odróżnić się od paneli innego producenta. Czy warto płacić za dobrą markę? Nie będę tego tłumaczył, bo ja zjadłem zęby na takich produktach typu Mitu i kiedyś to było tak, że każdy promował swoje pamięci do pamięci RAM, twierdząc, że za moje to warto zapłacić więcej. To jest totalna bzdura, to jest produkt, który jest jeden od drugiego nierozróżnialny po prostu. Czy warto płacić za 25-letnią gwarancję? Jeżeli jesteś bardzo naiwny, to bardzo warto. Jeżeli lubisz myśleć, to sprawdź, ile firm sprzed 25 lat istnieje do dzisiaj. Ile firm w tak dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, jak odnawialne źródła energii, istnieje do dzisiaj. Ile firm od inwerterów padło, połączyło się, zniknęło całkowicie z rynku. Panele fotowoltaiczne to jest rzecz, którą się sprzedaje z bardzo, bardzo, bardzo niewielką marżą. W sensie jako hurt. Dlatego właśnie, że to jest produkt Me Too. To jest produkt, który ma każdy. Każdy. A nad niektórymi biznesami trzeba myśleć. To jest biznes dla idiotów. Kupujesz linię produkcyjną, zaczynasz produkcję i bijesz się na 2%. 2% drożej, jesteś za drogi na rynku, 2% taniej, jesteś najlepszy na rynku. No i tyle, i na tym to polega. No. Jakby, czy ktoś w takim modelu biznesowym jest w stanie przeżyć 25 lat? Ja jestem pewien, że nie. Więc nie interesuje nas marka paneli. Jeżeli kupujemy z instalacją, to szukamy firmy, która nas interesuje. I co tutaj jest najważniejsze? Najważniejsze, żeby to była jednoosobowa działalność gospodarcza. Dlatego, że długi jednoosobowej działalności gospodarczej są związane z jej właścicielem, w związku z tym on będzie przed nami za zobowiązania gwarancyjne odpowiadał do końca świata i troszeczkę dłużej. A spółka z o.o. zamknie się po kilku latach i będziemy jej szukali Bóg wie gdzie. Co do gwarancji producenta, to w ogóle nawet się nie zajmuje, bo jeżeli ktokolwiek w to wierzy, to znaczy, że jest tak naiwny, że ja mam na sprzedaż kolumnę Zygmunta, to proszę się do mnie zgłosić. Bardzo tania kolumna Zygmunta. Oglądać można w centrum Warszawy. Jeżeli ktoś wierzy w gwarancję producenta paneli fotowoltaicznych, to na pewno ode mnie kupi. Czy interesują nas te wszystkie zapewnienia na temat tego, jak to panele są dobierane jedne do drugich i są bardzo małe różnice w mocach na wyjściu? Da, to robią wszyscy. To jest marketingowy bełkot i na to po prostu nie dajemy się nabierać. Co jest najważniejsze w panelach? Nie wiem dlaczego ten długowłosy Benzwał zostawił to na koniec, ale najważniejszy jest rozmiar. No dobra, cisną mi się tutaj świńskie dowcipy, a
Najważniejszy jest rozmiar naprawdę, dlatego że wszystkim można nas oszukać, ale rozmiar nie kłamie. Jeżeli dany panel ma więcej centymetrów kwadratowych, to na pewno jest lepszy niż panel, który ma mniej centymetrów kwadratowych, bo jeżeli chcesz wierzyć, że ktokolwiek w sprzedawanych panelach uzyskał powyżej 20,9, to jest twoja sprawa. Jeżeli chcesz wierzyć, że degradacja termiczna, tak, czyli ta w związku z grzaniem się panela, jest taka sama na panelu o 1 promil sprawniejszym i mniej sprawnym, to jest też twoja sprawa, chociaż powinieneś był się nauczyć już, że na przykład panele cienkowarstwowe wprawdzie były dużo większe, ale wraz ze wzrostem temperatury dużo mniej mocy traciły niż najbardziej popularne, czy najdroższe, najbardziej wciskane panele monokrystaliczne. Więc to ciągle działa. Co najważniejsze, jeżeli panel o tej samej mocy, mamy 450 W na przykład, i mamy panel, który ma tą samą szerokość, czyli metr, no ten 1,096, 1,076 czy coś takiego, i jeden ma 2 metry, drugi ma 2,20, to ten, co ma 2 metry, jest oszukany. I już. A, wiem, zaraz się odezwą instalatorzy i dystrybutorzy tych oszukanych paneli i będą mi grozić sądami i Bóg wie czym jeszcze. Jest oszukany, koniec. To jakby fizyki nie ruszymy. Panel, który jest większy, przy tej samej sprawności zawsze da nam więcej energii. Dziękuję. No i to by było na tyle. Ja jestem za tym, żeby te panele podłączać do off-gridu, jak zbudować off-gridowy magazyn energii.